Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w odcinku z cyklu Ostatnie chwile gwiazd. Dziś będziemy wspominać Irenę Dziedzic, legendę TVP, jedną z najpopularniejszych prezenterek. Dość kontrowersyjną osobę, która zmarła w 2018 roku. Jednak po jej śmierci media zainteresowały się tym, jak odeszła, w jakich warunkach żyła w ostatnich latach życia. Donosiły o gigantycznych długach, problemach, podejrzanych przyjaciołach i umowach, które zawierała w wieku ponad 90 lat. Gdy zmarła, przez 2 miesiące jej ciało leżało w kostnicy, bo nie miał jej kto pochować. A ostatecznie pogrzeb zorganizował jej zupełnie dla niej obcy człowiek. Jak te wszystkie sensacyjne tytuły medialne, które donoszą o ostatnich chwilach jej życia, mają się do rzeczywistości? I czy faktycznie Irena Dziedzic była bardzo samotną osobą? Z mojego dzisiejszego odcinka się dowiecie, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Irena Dziedzic, dziennikarka i prezenterka telewizyjna, urodziła się 20 czerwca 1925 roku w Kołomyi i była uważana za jedną z największych gwiazd polskiej telewizji, a już na pewno jedną z największych gwiazd okresu PRL. Odcinek o pani Irenie, o jej całym życiorysie jest już od dawna na moim kanale. Zostawię Wam go w pierwszym komentarzu, a także w opisie, więc jeżeli macie ochotę przyjrzeć się całemu jej życiorysowi, to zapraszam Was do niego serdecznie. Ja pokrótce Wam tylko powiem, że pani Irena znana była z tego, że na początku swojej kariery pracowała w Echu Krakowa, w Słowie Polskim, Głosie Ludu, Ekspresie Wieczornym. A potem zaczęła pracę dla Telewizji Polskiej z wielkimi sukcesami. Prowadziła Tele Echo, pierwszy polski talk show, emitowany od 1956 roku, a później także wywiady Ireny Dziedzic. Wywiady, które przeprowadzała, były czymś niesamowitym. Każdy, kto znalazł się u niej na kanapie, mógł czuć się kimś popularnym, ważnym i interesującym. Ale sukcesy zawodowe Ireny Dziedzic nie szły w parze z tymi prywatnymi. Nie mogła odnaleźć prawdziwej miłości i miała też taki charakter, który sprawiał, że wokół niej nie gromadziło się bardzo wiele osób. Była żoną Janusza Bałabana, ale w trakcie tego małżeństwa zakochała się w koledze z pracy Janie Suzinie. On później tego związku miał żałować, bo Irena przestała spłacać kredyt na samochód, który razem zaciągnęli. Po 2 latach wspólnego mieszkania rozstali się, gdy okazało się, że Irena Dziedzic jest zdradzana. Kolejną jej miłością był sąsiad Ignacy Gogolewski, aktor, mąż Katarzyny Łaniewskiej. Przeprowadził się raptem kilka pięter po to, by zamieszkać z Ireną Dziedzic. Zszedł z 5. piętra na 1. Ich związek również trwał 2 lata, kiedy to Ignacy Gogolewski, nie mówiąc nic swojej partnerce, po prostu się wyprowadził. I tak Irena Dziedzic zawiodła się na miłości. Nie do końca ufała ludziom. Była bardzo profesjonalna w pracy, ale chyba to właśnie jej, swojej największej pasji i miłości, telewizji poświęciła całe życie. Kiedy zmienił się ustrój i została z telewizji usunięta, bardzo cierpiała. Nie potrafiła odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Schyłek życia przeżyła w bardzo skromnych warunkach, choć zupełnie nie akceptowała tego stanu. W swoim mieszkaniu na Saskiej Kępie toczyła boje o odzyskanie reputacji, również po tym, jak w 2010 roku została oskarżona o współpracę z SB i kłamstwo lustracyjne. Nic nie dało to, że później przez sąd została uniewinniona. Nie potwierdziły się te oskarżenia. Ona uważała, że jej nazwisko zostało już splamione. Na dodatek jej codzienne problemy narastały. Emerytura byłej gwiazdy wynosiła zaledwie 900 zł. Ale Irena Dziedzic żyła nadal tak jak wcześniej, czyli ponad stan. W czasach PRL była na tyle sławna, że telewizja płaciła za jej wszelkie rachunki, a gdziekolwiek się pojawiała, po prostu goszczono ją. Nie musiała uiszczać żadnych opłat. Niestety później nie była w stanie zaakceptować tego, że musi płacić. Irena miała ogromny talent do robienia długów. Właściwie za nic w życiu nie chciała płacić. Kiedy jeszcze pracowała w telewizji, to oni płacili za nią, na przykład za rachunki za telefon. Ale po tym, gdy nastała Solidarność i musiała się pożegnać z posadą, nie miał już jej kto pomagać. Nie była zbyt lubiana wśród sąsiadów, ani też wśród współpracowników z telewizji.
W pewnym momencie za gaz i światło miała ponad 34 tysiące długu. Zaczęli zgłaszać się wierzyciele. Pod domem zbierali się ludzie, którym winna była pieniądze. Prawnicy, w końcu wkroczył komornik. Wyceniono dom na 770 tysięcy, już pierwszego dnia kilka osób chciało go kupić, mówiła przyjaciółka nieżyjącej gwiazdy. A w pewnym momencie już po prostu nie chodziło nawet o te gigantyczne długi, ale o codzienne pożyczki na bieżące wydatki. Pożyczała pieniądze od masy ludzi i nikomu nie oddawała. Pamiętam, że musiała aż 3 przystanki jechać, żeby kupić chleb, bo we wszystkich sklepach, kioskach, aptekach już wiedzieli, że ona nie płaci. Mieszkanie było brudne, zarobaczone, panował fetor, nie było ani jednej nadającej się do ubrania rzeczy. Naczynia były brudne, kuchenka gazowa uległa rozszczelnieniu i ulatniał się gaz, mówiła ta sama przyjaciółka. W końcu komornik pojawił się u progu mieszkania Ireny Dziedzic. Chciał zlicytować mieszkanie, aby spłacić jej wszystkie długi. Irena Dziedzic jednak znalazła sposób, by pozostać w swoim mieszkaniu. Skorzystała z tak zwanej odwróconej hipoteki. Polega to na tym, że starsza osoba może swoje mieszkanie sprzedać komuś w zamian za comiesięczną emeryturę, a także prawo dożywotniego korzystania z mieszkania. 29 września 2012 roku kobieta zawarła notarialnie taką właśnie umowę dożywocia z obcym dla niej Bogdanem B., który został właścicielem budynku, wypłacając Irenie Dziedzic przy okazji 235 tysięcy złotych oraz zobowiązał się do wpłat na jej konto w wysokości 4,5 tysiąca złotych każdego miesiąca aż do momentu jej śmierci. I tak trwało to przez kilka lat. Stan Ireny Dziedzic pogorszył się w 2018 roku. Złamała wtedy w lipcu nogę i mimo, że leczyła się, później już nigdy nie odzyskała pełnej sprawności. Konieczna była operacja. SuperExpress donosi, że ponownie trzeba było w sierpniu operować po tym, jak kobieta przewróciła się w toalecie. Miała już na co dzień problemy z poruszaniem się, a ponieważ mieszkała sama, takie wypadki po prostu się zdarzały. Według zeznań osób, które były później w sprawie śmierci Ireny Dziedzic przesłuchiwane, bo już Wam zdradzę, że później prowadzone było na temat jej śmierci śledztwo, zeznawały, że Irena Dziedzic nie miała totalnie żadnych znajomych ani krewnych, nikogo, kto mógłby jej pomóc. Nie oczekiwała także pomocy od mężczyzny, który wypłacał jej co miesiąc pieniądze. Był dla niej w końcu osobą totalnie obcą. Ale jednak pan Bogdan pozostawał w kontakcie z sąsiadem Ireny, który alarmował go, kiedy jego zdaniem działo się u niej coś złego. Od niego w październiku 2018 roku mężczyzna dowiedział się, że pani Irena jest w złym stanie, a w jej domu przebywają obcy ludzie. Kobiety z Ukrainy oraz pani Basia, lekarka. Pan Bogdan postanowił odwiedzić Irenę Dziedzic. W toku śledztwa zeznał, że zastał ją przytomną, ale kontakt z nią był utrudniony. Dlatego wraz ze zmartwionym sąsiadem umówili wizytę lekarską dla prezenterki. Pani Irena trafiła później wskutek tych wszystkich działań do szpitala, ale na ratunek dla niej było już za późno. Bo gdy wrócili z lekarzem, zostali panią Irenę już lekko oddychającą, leżącą na złożonej kanapie wyłącznie pod kocem. Warunki, w których żyła Irena Dziedzic, określił tak. Były urągające. Przebywała w ciemności. Dodatek okazało się, że miała niezdjęte szwy po złamaniu i operacji sprzed kilku miesięcy. Dlatego pan Bogdan zawiadomił prokuraturę. Niestety pani Irena po zabraniu do szpitala według zeznań świadków nie chciała wracać do domu i traciła kontakt z rzeczywistością. Niestety jej stan pogorszył się 4 listopada. Zmarła dzień później, 5 listopada 2018 roku. A do mediów informacja o jej śmierci dotarła dopiero w styczniu 2019 roku. Poinformował o niej ksiądz Andrzej Luter na Facebooku i informował, że zbliża się jej pogrzeb. Gwiazda telewizji leżała ponad 2 miesiące w kostnicy dlatego, że śledczy szukali kogokolwiek, kto mógłby być z nią spokrewniony, być dla niej osobą bliską. Kimś, kto pochowa panią Irenę. Ostatecznie pochówkiem zajął się ten człowiek, który kupił od niej mieszkanie. Wraz z siostrami zakonnymi z Lasek, które z dziennikarką umówiły się w tej sprawie jeszcze za jej życia.
zwróciła się do nas z prośbą, by mogła na cmentarz w Laskach przenieść prochy swojego ojca pochowanego we Lwowie i matki pochowanej w Krakowie. Sama też chciała spocząć w tej samej mogile, mówiła jedna z sióstr franciszkanek służebnic krzyża w rozmowie z serwisem gość.pl. Prokuratura wszczęła śledztwo po jej śmierci. Postanowiono sprawdzić, dlaczego, mimo podeszłego wieku, Irena Dziedzic miała bowiem 93,5 roku, Irena Dziedzic zmarła. Postanowiono także sprawdzić, czy umowa, którą zawarła w ostatnich latach życia, była zgodna z prawem. Śledztwo prowadzone było w kierunku czynu polegającego na nieumyślnym spowodowaniu śmierci, co sprawiło, że media zaczęły zastanawiać się, co działo się z Ireną Dziedzic w ostatnich latach jej życia. Zlecono sekcję zwłok, która wykazała cechy niewydolności krążeniowo-oddechowej, zmiany chorobowe. Już wtedy sugerowano, że Irena Dziedzic mogła zostać otruta, ale nic takiego nie okazało się być prawdą. Z opinii badań toksykologicznych wynika, że zażywała określone leki w celach medycznych, ilościach zalecanych przez lekarzy, a stężenia substancji we krwi nie miały wpływu na mechanizm śmierci pokrzywdzonej. Nie było więc podstaw, by przypuszczać, że do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie. I tak jak Wam powiedziałam, badano także, czy nie została oszukana. Ponieważ w ostatnich tygodniach życia wypłaciła z konta dużą sumę pieniędzy, podpisała notarialnie dokumenty upoważniające opiekującą się nią kobietę do jej rachunku bankowego i do reprezentowania jej w urzędach, sądach czy służbie zdrowia. Badano także, czy umowa notarialna, którą zawarła z panem Bogdanem, była w porządku i czy pani Irena zdawała sobie sprawę z jej treści, czy notariusz nie przekroczył swoich uprawnień. Według świadków jednak wszystko było w porządku. Irena Dziedzic miała odpowiadać, że rozumie. Dbała o to, by nie podpisać się Irena Dziedzic, ale Sylwia Dziedzic, bo tak naprawdę miała na imię. Notariusz potwierdził także, że Irena Dziedzic zdawała sobie sprawę ze wszystkiego i mimo swojego wieku była osobą sprawną intelektualnie w momencie, kiedy zawierała umowę. Ale o co chodzi z tą drugą osobą, z tym upoważnieniem, z tą przyjaciółką? Jak się dowiedział Super Express, lekarze po tym jak Irena Dziedzic złamała nogę, chcieli umieścić ją w domu opieki, ale nie zgodziła się na to właśnie osoba się nią zajmująca. Pani Basia, która również została przesłuchana przez prokuraturę. Była to lekarka, którą pani Irena miała poznać w jednej z przychodni. Kobiety zaprzyjaźniły się, okazało się bowiem, że pani Basia była przez wiele lat wielką fanką pani Ireny. A ta zwierzała jej się z problemów związanych z postępowaniem lustracyjnym w IPM. Pani Basia miała zajmować się panią Ireną od momentu złamania przez nią nogi. Informowała, że do domu dziennikarki przychodzili różni wierzyciele, a także bardzo wysokie, nieopłacane rachunki. Dlatego pani Basia poprosiła, by upoważnić ją do konta pani Ireny, by mogła te wszystkie należności regulować. Jak zeznała, przygotowała dom pani Ireny Dziedzic na powrót ze szpitala, ponieważ potwierdzała słowa pana Bogdana, jakoby pani Irena wcześniej żyła w opłakanych warunkach. Pani Barbara zatrudniła także dwie opiekunki z Ukrainy, które miały na co dzień opiekować się panią Ireną. Dbać o porządek w domu, podawać jej lekarstwa. Zamontowano przy jej łóżku dzwonek, aby mogła wzywać opiekę, kiedy tylko będzie jej potrzebować. Zdradzała także, że w ostatnich miesiącach życia pani Irena zachowywała się logicznie. Wyrażała zgodę na to, by coś przy niej robić lub też sobie tego nie życzyła. Kontakt z nią był nieutrudniony. Nie była już najmłodsza. I od tego ciągłego leżenia coś tam jej się w płucach porobiło. Zabrali ją do szpitala, a następnego dnia umarła. Jedna z lekarek uważała, że za późno została przywieziona. Dlatego wkroczyła prokuratura, sąd. Miała się odbyć sekcja, żeby wykryć, czy nie było żadnych zaniedbań. Moim zdaniem ta Ukrainka bardzo dobrze się o nią troszczyła, mówiła przyjaciółka prezenterki w rozmowie z Dziedzicem z wirtualnej Polski. I przekonywała, że żadnych środków pani Ireny nie przeznaczała na swoje własne potrzeby, a niejednokrotnie zdarzało się, że dokładała również do tego, by pani Irenie niczego nie brakowało. Zdradziła także medium, jak Irena Dziedzic czuła się w ostatnich latach przed śmiercią. Trzymała pozę gwiazdy, cały czas się nią czuła. Chwaliła się, że nie robiła żadnych operacji plastycznych. Sprawiała jednak wrażenie, że ma żal do całego świata, że została wyrzucona z telewizji. Oglądała ją i komentowała, mówiła pani Barbara.
Śledztwo w obu tych sprawach zostało umorzone 28 sierpnia, po tym jak udało się przesłuchać także Ukrainki, które opiekowały się Ireną Dziedzic. Prokurator zaznaczył, że jego zdaniem ani w opiece, ani w podpisanej umowie nie było żadnych uchybień, które mogłyby świadczyć o tym, że pani Irena była wykorzystywana w jakikolwiek sposób, czy to finansowy, czy też była zaniedbywana. Osoby życzliwe zapewniły jej odpowiednią i adekwatną do stanu zdrowia opiekę, zabezpieczały i zaspokajały potrzeby bytowe, osobiste i materialne. Jak więc widzicie, jednak jest na świecie czasem tak, że po prostu ktoś trafia się, kto dość bezinteresownie jest w stanie pomóc. Choć myślę, że tutaj oczywiście komentarze będą różne. Jest bardzo wiele nieufnych osób, które jednak wszędzie węszą spisek. Wydaje mi się, że gdyby jednak coś było nie tak, to tak jak w przypadku Violetty Villas, śledztwo wykazałoby tu, że pani Irena była wykorzystywana finansowo, a opieka nad nią nie była należyta. Ale niczego takiego nie stwierdzono. Jednak jedno jest pewne. Ostatnie chwile pani Ireny Dziedzic nie wyglądały zapewne tak, jak sama by sobie to wymarzyła, gdy witała nas codziennie z ekranu telewizora. Nigdy nie pogodziła się z tym, że telewizja nie odpłaciła jej za lata miłości i pasji, które dla niej poświęciła. Dajcie znać, czy wy byliście fanami Ireny Dziedzic. Pamiętajcie, że cały jej życiorys przedstawiłam w osobnym odcinku. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie do karty. Znajdziecie tam także inne odcinki o popularnych osobach, które zrobiłam z tej serii, z serii Ostatnie chwile gwiazd. Zapraszam Was na kolejne moje odcinki i dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.